Kolej Wizja, Herman Schmidt-Tyndorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Za mną, no to widać kilka obco brzmiących napisów oraz, no nie po polsku wyglądającą lokomotywę, to nic dziwnego, bowiem jestem w tej chwili w Helsingborg na południu Szwecji. W naszym dzisiejszym magazynie przedstawimy pewne wątki kolejnictwa z Szwecji. Przedstawimy, jak dojechać do tego miasta, jak kolejnictwo wygląda na dworcu i w okolicach. Bezpośrednim pretekstem do tego programu jest coroczny zebranie Europejskiej Federacji Kolei Muzealno-Turystycznych FEDERAIL. I akurat w tym roku w Helsingborg roczne zebranie odbywa się. Z tego powodu będziemy również poinformować o aktualnościach z europejskiego życia kolejnictwa muzealno-turystycznego. Serdecznie zapraszam. Berlin, dworzec główny, krótko po 8:00. Ruchomymi schodami zjechaliśmy na dolny peron. Ten właśnie pociąg ma nas zawieźć do szwedzkiego miasta Helsingborg. No, nie bezpośrednio. Pierwszą przesiadkę będziemy mieli w Hamburgu. Ale o co tutaj chodzi? Normalny dzień roboczy, wcześnie rano i aż tylu podróżnych? W nasze ręce wpadła ulotka informująca o trasie pociągu. No racja, końcowa stacja to Westerland, czyli wypoczynkowa wyspa Sylt na Morzu Północnym. Więc skoro jest to pociąg dla urlopowiczów, to nic dziwnego, że ciężko będzie znaleźć miejsce siedzące. Ale promocyjny bilet do Szwecji kosztował tylko 39 euro, więc trzeba pogodzić się z pewnymi niedogodnościami. Hamburg Główny to ruchliwy dworzec. Bez przerwy jeden pociąg wjeżdża, a drugi odjeżdża. Czasu na przesiadkę jest niewiele, szybko więc zmieniamy peron. Nasz następny cel podróży to Flensburg. Połowa wagonu jest tylko dla nas. Ale co to za dziwne przyśpiewki słychać z sąsiedniego przedziału? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zobaczyliśmy grupę młodych ludzi bawiących się świetnie przy głośnej muzyce oraz kilku skrzynkach z piwem i innymi napojami. Słyszymy nagle głos konduktora. Ciszej, chłopaki! Jeden ze śpiewających zwrócił się do niego. Szefie, dajcie nam jeszcze jedną szansę. Na to konduktor odpowiedział. To jest właśnie druga szansa. Rozbawieni chłopcy dla złagodzenia sytuacji zaproponowali współpodróżnym udział w swojej imprezie, ale odzew był mizerny. Cóż, promocyjny bilet kosztował tylko 39 euro, więc trzeba pogodzić się z pewnymi niedogodnościami. Podróżowanie takim regionalnym pociągiem bywa ciekawe. Okna otwierają się, można więc swobodnie delektować się pięknymi widokami i zawiesić oko na innych pojazdach szynowych. Tu na przykład widzimy rumuńskie transportery do przewozu samochodów.
Jeden z amatorów śpiewaków uaktywnia się. Koniecznie chce naszym widzom zaprezentować swój tatuaż. Jest piękny, prawda? Zbliżamy się do kanału Kilońskiego. Powstał on pod koniec XIX stulecia i łączy Bałtyk z Morzem Północnym. Jak widać, obecnie trwa remont jednego z torów na moście kolejowym łączącym dwa brzegi kanału. Jest 12:30. Rozbawiona ekipa uspokoiła się trochę, a my podziwiamy głębie pól sięgających po horyzont. Flensburg Główny, duński pociąg, już na nas czeka, a jest nim skład spalinowy IC3. Później taki pociąg spotkamy jeszcze raz. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med jeres rejse, er I velkommen til at kontakte personalet, når vi kommer gennem toget. Vi håber, I får en behagelig rejse. Guten Tag, vi begrüßen ganz herzlich unsere Fahrgäste hier in Intercity-Zug, der nach Kopenhagen fährt. Dwujęzyczna informacja? To w Danii standard. Niemcy przy granicy mówią najwyżej złamaną angielszczyzną, a PKP... Lepiej nie mówić, tylko zająć się trasą naszego pociągu. U celu tego etapu naszej wyprawy jest Kopenhaga. Pociąg po brzegi jest wypełniony podróżnymi. Już myśleliśmy, że schronienie, czyli miejsce siedzące, znaleźliśmy w przedziale zwanym rodzinnym, ale po chwili ktoś przyszedł z oczywiście ważną rezerwacją. No cóż, promocyjny bilet kosztował 39 euro, więc i z tym trzeba się pogodzić. Duńskie tory są w dobrym stanie, a jak widać, bez przerwy trwają tu prace konserwacyjne i naprawcze. W Kopenhadze mamy trochę czasu. Chętnie patrzymy na różnorodność miejscowych pociągów. Takie piętrusy jak te znamy z Polski. Chodzi o dwukierunkowe składy, dwupiętrowe, produkowane przez firmę Bombardier. Budynek dworcowy powstał w 1901 roku i był kilkakrotnie modernizowany. Zachował jednak główne elementy oryginalnego wystroju. Dworzec posiada 13 torów, które są poprowadzone tunelami pod budynkiem dworca. Spotykają się tu linie kolei miejskiej z połączeniami regionalnymi oraz dalekobieżnymi. Nic więc dziwnego, że na dworcu panuje nieustanny ruch. Tuż obok dworca znajduje się rozległy teren słynnego parku rozrywkowego Tivoli. Mieszkańcy Kopenhagi lubią jeździć na rowerze, ale tamte czerwone pociągi również są bardzo popularne. Chodzi o najnowszą generację pociągów miejskich rozwijających prędkość do 120 km na godzinę.
A teraz krótka lekcja techniki. Na dworcu jest specjalny automat do kupna biletów na pociągi szwedzkie, ale naturalnie jeszcze więcej jest podobnych urządzeń do biletów duńskich. Starsze pokolenie korzysta z nich spokojnie i poprawnie, a ten młody człowiek pięściami. Tylko po co? Szybciej i tak przecież nie dostanie biletu. Tu można załatwić elektroniczną rezerwację miejsca w samolocie, a tu skasować bilet elektroniczny. Na peron wjeżdża kolejny IC3, jednak tym razem z napisem Eresund. Tak właśnie nazywa się cieśnina na Bałtyku, którą za chwilę przekroczymy. Pociągi te były produkowane od 1998 roku przez ABB Skandia. Na pokładzie każdego duńskiego pociągu widnieje mapa sieciowa. To wygodny sposób, żeby sprawdzić plan swojej podróży. Na korytarzu panuje ruch jak w pociągu podmiejskim, ale to zrozumiałe. Dla Duńczyków i Szwedów to rzeczywiście połączenie regionalne. Opuszczamy dworzec główny. Maksymalna prędkość pociągu to 180 km na godzinę, a w Szwecji nawet 200. W mieście oczywiście jest znacznie mniejsza. Jak to w przypadku pociągu międzynarodowego, operatorami są wspólnie koleje szwedzkie SJ oraz duńskie DSB. Nadzór sprawują urzędy obu państw. Duńsko-szwedzkie pociągi kursują co 20 minut. Aby wygrać przetarg na przewozy, operatorzy musieli udzielić gwarancji punktualności. I rzeczywiście, pociągi te są punktualne co do minuty. Trasa pociągu Eresund prowadzi przez kopenhackie lotnisko Kastrup do morza. Pudło wagonów jest wypukłe, ich wewnętrzna przestrzeń jest w pełni wykorzystana. Zobaczmy, jak to wygląda na przykład w ubikacji. Pierwsza niespodzianka. Drzwi są przesuwne, a otwieranie i zamykanie odbywa się za pomocą przycisków. To dobry pomysł, ponieważ drzwi nie przeszkadzają w żadnym momencie, a obsługa przycisków jest bardziej higieniczna niż w przypadku tradycyjnych klamek, gałek czy rygli. Kabina jest mała, a utrzymanie czystości jest prostsze niż w przypadku wielu innych tego typu miejsc. Postój na dworcu przy lotnisku. Z tyłu każdego fotela wisi powszechna w Danii foliowa torebka na odpady. Nikt nie musi wpychać swoich śmieci do często przepełnionych koszy. Droga przez cieśninę liczy 16 km i składa się z 4 km drogi przez tunel, 4 km drogi po sztucznej wyspie leżącej po środku cieśniny oraz 8 km drogi przez most. Połączenie to istnieje od 2000 roku i znacznie polepszyło komunikację między północną Skandynawią a Danią, czyli pośrednio mówiąc całą częścią Europy. Ale i dla samych Duńczyków i Szwedów połączenie to znacznie przybliżyło do siebie sąsiadów. Z góry dobrze widzimy trasę naszej podróży. Najpierw musimy pokonać tunel samochodowo-kolejowy. Każda z przepraw w tunelu jest dwukierunkowa. Oczywiście nie zapomniano o drodze ewakuacyjnej. Następnie jedziemy przez sztuczną wyspę Peberholm, co po polsku oznacza pieprzowa kępa. Nazwa ta współgra z leżącą obok naturalną wyspą o nazwie Saltholm, czyli solna kępa. Dalej trasa wjedzie przez najdłuższy kombinowany most drogowo-szynowy Europy. Kopenhaga liczy 1 200 000 mieszkańców, a łącznie z regionem stołecznym nawet 1 900 000. Leżące najbliżej wybrzeża szwedzkie miasto Malmö
Zamieszkuje 300 tysięcy, co z regionem daje 600 tysięcy osób. Od czasu otwarcia połączenia przez Bałtyk wielu z nich pracuje po drugiej stronie wybrzeża, u sąsiada. Wyjazd z tunelu na wyspę Peberholm sfilmowaliśmy z kabiny maszynisty. Niestety szyba nie była zbyt czysta, więc widok nie jest idealny. Z prawej strony widać już morze, a z lewej autostradę wychodzącą z tunelu do mostu. A teraz widzimy, jak droga dla samochodów prowadzi w naszym kierunku. Auta jadą na górze, a pociągi na dole. Most majestatycznie zwisa nad morzem. Długo nie będziemy podziwiać tego perfekcyjnego widoku, bo już widać ląd. Znowu wjeżdżamy w tunel, ale tym razem bardzo krótki. Po lewej stronie widać autostradę oraz punkt poboru opłat. Po stronie szwedzkiej opłata jest pobierana od pojazdów jadących w obu kierunkach. W Danii ruch kolejowy jest prawo, a w Szwecji lewostronny. To spowodowało, że trzeba było znaleźć punkt, w którym pociągi jadące z Danii będą zmieniać stronę, po której jadą, dostosowując się do szwedzkich przepisów. Miejsce takie znajduje się w Burlow, na północ od Malmö, co oznacza, że w samym Malmö, w odróżnieniu od reszty kraju, ruch kolejowy jest prawostronny. Zbliżamy się do pierwszego dworca na ziemi szwedzkiej. Futurystycznie wyglądający budynek jest super nowoczesny i funkcjonalny, ale niestety nie ma już tak unikalnego klimatu jak stary dworzec. Na sąsiednim peronie widzimy najnowocześniejszy pociąg regionalny w tym regionie. Mowa o prowadzonych przez operatora Arriva jednostkach typu Coradia Lirex, niemieckiego producenta Alstom. Ich zakup był konieczny, bowiem stara seria pociągów regionalnych nie była dostosowana do jazdy po torach nowego kolejowego tunelu w Malmö. Tunel ten mamy już za sobą. Wagony osobowe wyglądają przytulnie. Są własnością francuskiego operatora Veolia. Szwecja ma 9,5 miliona mieszkańców. Prawie każdy dobrze mówi po angielsku. Ale przecież nie zaszkodzi poznać kilka szwedzkich słów. Na przykład cześć oraz do widzenia to... Hej, hejdå! Tak oraz nie mówimy... Jo, nej! Natomiast... Vad är klockan? Oznacza, która godzina. Dziękuję bardzo, to... Tack så mycket! A jak powiedzieć, ile to kosztuje? Vad kostar det? Na zdrowie, to oczywiście... Skål! Jesteśmy już w Helsingborg. Licząc w linii prostej, trasa z Berlina do tego miejsca ma długość zaledwie 400 km. Ale nieco skomplikowana droga przez Danię i przeprawa przez morze powoduje, że z postojami podróż trwała 10 godzin. Nasz pociąg szybko opuszcza peron. Punktualność cały czas tu obowiązuje.
Teraz wjeżdża przedstawiciel starszej serii pociągów regionalnych, X11. Ich prędkość maksymalna to 140 km na godzinę. A co oznacza imię i nazwisko umieszczone na nich? Pytamy miejscowego konduktora. The color is a little different. They are blue, really blue. And that is local trains for this county of Sweden with the name Skåne. Składy te wyróżniają się wśród innych niebieskim kolorem. Są to pociągi regionalne tutejszego regionu zwanego Skåne. Tak jak parowozy 100 lat temu, każdy z nich nosi imię sławnej osoby z tego regionu. Na początku byli to jedynie mężczyźni. Stąd też pojazdy te potocznie nazywają się Pagatagen, czyli męski pociąg. Wyjątkiem jest Ernst Algren, męski pseudonim znanej szwedzkiej pisarki. Nowe pociągi regionalne nazwane są już na cześć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wszystkie kursują na zlecenie regionalnej agencji Skåne Trafiken. This county and traffic is traffic, of course. Yeah. Windą jedziemy na górny poziom. Tu wszystko jest dokładnie przemyślane. Udogodnienia dla niepełnosprawnych, wyświetlanie na tablicy czasu odjazdów i przyjazdów nie tylko pociągów, ale także autobusów miejskich i regionalnych. Autobusy odjeżdżają bezpośrednio sprzed dworca. Tu nawet zielone światło dla pieszych sygnalizuje dźwięk dla niedowidzących. To znaczy, że myśli się tu o wszystkich. Niedaleko dworca kolejowego znajduje się port. Tutaj cieśnina Ere jest najwęższa, ma zaledwie 5 km. Co 20 minut można promem dostać się na drugą stronę brzegu do duńskiego miasta Helsing. Helsing to szwedzkie oraz duńskie określenie wąskiego gardła w cieśninie. Do momentu zawarcia w 1658 roku pokoju z Roskilde, Helsingborg oraz region Skåne należały do Danii. Zanim powstał most kolejowo-drogowy z Kopenhagi do Malmö, to właśnie stąd odbywał się transport pociągów promami. Na rampie prowadzącej do promu nadal wyraźnie widać tory kolejowe. W czasie zimnej wojny między wschodem i zachodem promy te miały wręcz strategiczne znaczenie. Dawały bowiem jedyną możliwość przemieszczania się pociągów do zachodniej Europy, pomijając kraje socjalistyczne. Obecnie promy przewożą tylko samochody i ciężarówki, nadal jednak chętnych na przeprawę nie brakuje. Od dawna rozważa się tu budowę tunelu kolejowego pod Bałtykiem do Danii. Na razie jednak to są tylko plany. Kiedy zwiedzaliśmy Helsingborg w maju tego roku, wiał silny wiatr, było zimno. Skandynawia to nie Marsylia czy Majorka. Centrum miasta robi sympatyczne wrażenie. Trasy dojścia do zabytków i ważnych miejsc są dobrze oznakowane. Jednak ze względu na pogodę nikomu nie chciałoby się przesiadywać wieczorem przy stolikach na zewnątrz restauracji. Następnego dnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się coroczna konferencja Europejskiej Federacji Kolei Muzealnych i Turystycznych FEDECRAIL. W przyszłym roku francuska federacja UNECTO będzie gościć europejskich entuzjastów muzealnych w Toulouse. Mapa Francji dokładnie pokazuje, kraj ten jest mocną ostoją ruchu miłośników kolejnictwa. A sympatie dla Polski są duże, bowiem prezydent federacji UNECTO to Louis Poa, jednocześnie wspólnik pilskiego Interloku. I właśnie ten warsztat naprawy parowozów od 8 lat jest członkiem FEDECRAIL. Od 3 lat członkiem jest również Polska Federacja Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych PFK.
Taka konferencja to skarbnica informacji. Można kupić książki o europejskim kolejnictwie muzealnym, można dostać rozkłady jazdy, ulotki czy czasopisma. Na otwarciu konferencji prezes Federacji David Morgan z Wielkiej Brytanii podziękował szwedzkim organizacjom miłośników kolejnictwa za wkład dokonany w realizację tego spotkania. W Szwecji działają dwie takie organizacje: Krajowe Towarzystwo Kolei Historycznej oraz Krajowa Organizacja Kolei Muzealnych. Coraz więcej krajów wspiera nas w działalności. Wyróżnić tu należy Wielką Brytanię. Nawet na najwyższym szczeblu przy udziale trzech ministrów założono parlamentarną grupę, do której od razu przystąpiło 70 z 600 posłów. Obecnie to jest najszybciej rosnąca grupa tematyczna parlamentu, zajmująca się tylko i wyłącznie kolejnictwem muzealnym i turystycznym. Statystyki pokazują, że organizacji członkowskich, a zarazem reprezentowanych przez FEDEC Rail osób jest coraz więcej. Najmłodszym członkiem jest duńska grupa Rent a Lok, czyli wypożycz sobie parowóz. Od kilku lat monachijski inżynier Reinhard Zersinger bada możliwości opalania parowozu olejem roślinnym, czyli paliwem odnawialnym. W oparciu o tę technologię duńska grupa będzie przerabiać niemiecką lokomotywę o numerze 44225 w polskiej serii TY4 na pierwszy parowóz ekologiczny. Lokomotywownia Kijów Towarowa oto cel zaangażowania grupy zapaleńców kolejowych z Ukrainy. Czy władze kolejowe oddadzą ten teren nowemu członkowi FEDEC Rail, Towarzystwu Azizu, czy postawią tam na przykład supermarket? Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie Ukraińcy odbudowują historyczny wagon towarowy wyprodukowany w warszawskiej fabryce Lipo Prau und Lowenstein, a także jeden parowóz. Sibiu, Agnita to miasta końcowej słynnej kiedyś kolejki o prześwicie toru 760 mm. Kolejnym nowym członkiem Europejskiej Federacji jest Towarzystwo Miłośników tej właśnie wąskotorówki, położonej w Transylwanii, w geograficznym centrum Rumunii. Prezes towarzystwa przedstawił ciekawą historię tej trasy. Na początku ubiegłego stulecia powstały imponujące drewniane mosty. Ze względu na jej specyfikację użytkowane tu parowozy zostały specjalnie skonstruowane właśnie dla niej. Od 2007 roku miłośnicy pracują przy odbudowie tej kolejki. Od kilku lat FEDEC Rail organizuje dla swoich młodych członków obóz młodzieżowy. W ubiegłym roku gospodarzem takiego obozu była Polska Federacja PFK. Młodzi europejscy miłośnicy kolejnictwa gościli m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Koszalinie i Białośliwiu. W Helsingborg zarząd FEDEC Rail oficjalnie podziękował polskim kolegom za sprawną organizację imprezy. Zadecydowano, że organizatorzy dalej będą dopłacać do obozów, a uczestników jednotygodniowy pobyt wśród kolegów dalej będzie kosztować tylko 100 euro. Francuski prezes Louis Poix poinformował o dobrych wynikach opalania parowozu drewnem. Jest to około 4-krotnie tańsze niż opalanie węglem. Niedaleko od miejsca obrad i zarazem dworca w Helsingborg znajdują się tory, przy których odstawione są pociągi, aby przygotować je do następnej jazdy. Tutaj kończymy nasz dzisiejszy program ze Szwecji, ale nagranego materiału jest wiele, więc w następnych wydaniach Kolejwizji szwedzkie koleje na pewno jeszcze powrócą. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Do następnego razu. Do widzenia.